leki, które mają zarejestrowane wskazanie leczenia otyłości. 70% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce ma nadmierną masę ciała. Ja straciłam 14 kg. Otyłość to jest choroba, kropka. A ty mi przeleciałeś też wszystkie hormony. Jestem na diecie, a potem cyk, ląd. Chyba, że umiera, to przyjdzie. Kochajmy swoje ciała takimi, jakie są, ale dążmy do tego, żeby zawsze poprawić ich kondycję. To by oznaczało, że biznes farmaceutyczny by mniej zarobił, w związku z tym zapomnij o tym. Ale pamiętaj, że biznes farmaceutyczny stworzył ten lek. Jest z nami, mój doktor, Michał Domaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Domaszewski, lekarz rodzinny, który ma takiego hopla, że tak się wyrażę. Mianowicie ma hopla pod tytułem przywracanie zdrowia poprzez utratę wagi. Oczywiście. Które się nazywa po prostu odchudzaniem. Tak. Jest taki proces, faktycznie. Jest taki, to jest trudny proces. Ja nawet napisałam w książce rozdział Jestem nieodchudzalna, ale ja ten rozdział muszę teraz odszczekać, bo tobie się udało. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Po pierwsze, Michał przyjechał do nas z informacją, jakie są nowe standardy, uwaga, leczenia otyłości. I od tego pytania, Michał, zaczniemy, bo skoro jest leczenie, to to się kojarzy z chorobą. Czy otyłość jest chorobą i co z nią robimy? Właśnie, i to wyjaśnijmy sobie raz na zawsze. Tak. Otyłość to jest choroba, kropka. To jest otyłość, to jest choroba, która prowadzi do wielu powikłań chorobowych, czyli nadciśnienia, cukrzycy, miażdżycy, raka, oczywiście nie do każdego rodzaju raka, ale na przykład raka endometrium, raka nerki sprzyja, wzrost ryzyka, oczywiście jest też udarów, zawałów i też ciężkiego przebiegu, na przykład infekcji, jaką jest COVID. Więc to żeśmy wyjaśnili na samym wstępie. Tak, ale ja cię tutaj muszę trochę jak to mówiły wielnościków, wziąć cię pod ziobro muszę, pod ziebro. I zapytam, bo wiesz co? Z jednej strony otyłość jako taka daje wiele zaburzeń funkcjonowania, tak jak powiedziałeś, od drobnych chociażby jest ciężko. Powikłań jest obecnie. Powikłań, ale ja mam też poczucie, że to działa w drugą stronę. Czyli, że ten organizm z jakichś powodów tę tkankę tłuszczową u nas nadmiernie odkłada i czy zawsze są to powody tylko dietetyczno-lifestyle'owe, czy jednak są jakieś defekty metaboliczne, które o krok wcześniej działając, mogą spowodować, że się tego defektu, tego skutku, bo ona może być przyczyną, ale też skutkiem. To teraz o skutkach proszę. Czego skutkiem może być? I właśnie dlatego powinniśmy zaczynać od lekarza i od badań, bo te przyczyny powinniśmy sobie wyjaśnić przede wszystkim w gabinecie lekarskim. Dlatego jeśli przychodzi do mnie pacjent z otyłością i mówi, chcę się leczyć, bo mam nadciśnienie, bo się źle czuję, to najpierw robimy badania, nie rozpisujemy żadnych diet, bo lekarz też nie jest od diet. To jest moja historia. Nie dajemy leków od razu, tylko staramy się najpierw zbadać, jakie są przyczyny. I tutaj jest szereg badań oczywiście rekomendowanych. Na pewno badania tarczycy, ale to pewnie już wszyscy wiedzą. Na pewno badanie glukozy, na pewno cały lipidogram, czyli cholesterol, triglicerydy. Ale glukozy takiej rozszerzonej, bo ja siedziałam 2 godziny w przychodni i czekałam na... Można rozszerzoną, jeśli ktoś wcześniej już miał tam, to są, na to też są wytyczne oczywiście. Przekroczoną jakąś tam wartość glukozy. Można oczywiście insulinę zbadać tylko niestety nie jest to w ramach NFZ-u. Wiem, ale nie jest też drogie strasznie. No nie jest strasznie drogie. Dobrze oczywiście zbadać też kwas moczowy, dobrze zbadać też parametry wątroby, bo otyłość też prowadzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Tak. A ty mi przeleciałeś też wszystkie hormony. Tak. Kortyzol nawet zrobiliśmy, jak pamiętasz. Wszystko zrobiliśmy, ale... Wróćmy na sekundę do pytania pierwszego. No wiadomo, że trzeba się tym zająć. A co o tych nowych wytycznych? Bo mówiąc nowe wytyczne, rozumiem, że nastąpiła jakaś zmiana. Tak. Czy możesz nam powiedzieć takie podstawowe rzeczy, które zmieniają niegdysiejsze wytyczne a propos otyłości? I dzisiaj przyniosłem jakąś cegłę tutaj przywlokłeś. Ja w ogóle przyniosłem najnowsze, bo tak naprawdę o otyłości mówimy dopiero 2-3 lata, bo widzimy, jak gigantyczny jest to problem w Polsce. Jeżeli w tym momencie, według Narodowego Testu Zdrowia, 70% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce ma nadmierną masę ciała, no to szykuje nam się... Faceci nas wyprzedzili? Oczywiście, kobiety. Zawsze kobiety dbają o siebie bardziej niż mężczyźni, to jest standard. Zapuszczają się faceci. Nie chcę mówić źle o mężczyznach, ale mężczyznom jest zawsze więcej roboty niż z kobietą w gabinecie, bo mężczyznę trzeba w ogóle przekonać, że ma sens w ogóle przychodzenie do lekarza. Bo go żona przysyła przeważnie. Tak, tylko żony przysyłają mężczyzn, chyba że facet umiera, wtedy przyjdzie.
Są wyjątki, oczywiście, ale no niestety tak to wygląda. Chyba, że umiera, to przyjdzie. Tak. Jest ten, ja zawsze do znudzenia powtarzam ten mem, gdzie facet siedzi przebity dzidą po wojnie i mówi, że a jakoś to wyleże, prawda? Przejdzie samo. W mojej rodzinie kobiety mówiły, bo były komandosami kobiety, mówiły, że ja to rozchodzę. Tak, no moja ciocia Tereska rozchadzała, moja mama rozchadzała, ona wszystko rozchadzała. No i dlatego ten mężczyzna, jak już trafia, a ci mężczyźni trafiają się, co tydzień przychodzi kilku takich przesłanych przez żonę. W złym stanie. No niestety, no to są mężczyźni często, którzy piją, lubią sobie dobrze zjeść, palą, no i ważą te 100-120 kilo, mając 1,80 m wzrostu i już jest wiele, wiele kłopotów, mimo że są to mężczyźni. Dobra, dawaj te nowe wytyczne. Serdecznie się łączymy z tobą w bólu. Nowe wytyczne. Wytyczne. Przede wszystkim ćwiczenia fizyczne. Przede wszystkim to, że 5 razy w tygodniu ćwiczymy. My ćwiczymy 2 razy w tygodniu, ale zwiększymy dawkę. Dwa razy w tygodniu ćwiczymy siłowo, co też jest takim trochę taką, może powiedzmy, nowością. Mamy też ranking diet. To też jest dosyć ciekawe, dostosowany oczywiście. I która wygrała? Dasz? Obecnie śródziemnomorska i Dasz jest na topie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Mieliśmy program o diecie Dasz. Tak. I to jest naprawdę dobre, bo tu też chodzi o to, czy ta dieta jest jakby dostosowana do pacjenta. I teraz ciekawostka, teraz nie mówi się dieta, tylko leczenie żywieniowe. Bo dieta to jest coś takiego, a będę na diecie miesiąc, dwa, a potem wracam do starego. Tak. W mentalu naszym, powiedzmy, w naszym umyśle jest zakodowane, że jestem na diecie, a potem cyk, sobie wracam do starych nawyków. Ja kiedyś, ja kończyłam Akademię Medyczną, to miałam zajęcia z takimi przedwojennymi, starymi profesorami jeszcze. Mhm. Oni już umarli, jak ty studiowałeś. Szkoda. Mhm. I kiedy mieliśmy zajęcia z elementów żywienia, ja studiowałam farmację, ale równolegle robiłam też medycynę, której nie zrobiłam do końca, ale to już inna sprawa. I mieliśmy takie rzeczy właśnie jak dieta i żywienie. I pan profesor, który wykładał, to był lekarz internista, powiedział nam tak, dieta nie określa tego, czego nie jeść, bo tak się nam kojarzy, tak? Dobra dieta definiuje, co mamy jeść. Mhm. Bo dieta się kojarzy zawsze z eliminacją, prawda? Nie będę teraz jadł tego, z ograniczeniem. Ale też nie tylko żywieniowym, ale też czasowym. I to jest błąd myślenia. Dla mnie to jest w ogóle nie do przejścia, żebym ja sobie, wiesz, pilnowała. Ja muszę mieć zmianę nawyku. A jak ty uzyskujesz u pacjentów zmianę nawyku? Jeszcze jedna rzecz. O, no właśnie. Właśnie, bo to też jest wytycznych. Jak zmienić ten nawyk u pacjenta? Bo tak naprawdę leczenie otyłości powinno być interdyscyplinarne. Czyli nie tylko lekarz rodzinny, ale też dietetyk, ale też fizjoterapeuta i też wsparcie psychologiczne, bo bardzo często tak. Ta otyłość siedzi nam gdzieś w głowie. Ja sam byłem osobą otyłą, więc... Widziałam twoje fotki. No, więc... Papuśny byłeś. To nie jest tak, że to jest jakby raz dane na zawsze. Ja ćwiczę 4 razy w tygodniu, tak. Jestem na siłowni i to jakby bez tego to by wszystko wróciło, jak się pracuje od Ale wiesz, wieczora. Również odstawiłeś alkohol na przykład, tak? W ogóle nie pijesz od wielu lat alkoholu, kompletnie. W ogóle. Witaj w klubie, to żeśmy się dogadali od razu na dzień dobry. Nie ma żadnych zaleceń. Dobra, czyli mamy zalecenia, które w dużej mierze różnią się od poprzednich tym, że przed skupieniem się na stylu odżywiania mamy lifestyle pod tytułem aktywność fizyczna. Znaczy tak, na zdrowy chłopski rozum zawsze powinno się robić te badania, ale teraz mamy dobitnie to w najnowszych wytycznych już wymienione, jakie badania, co kiedy. Dobrze, ale wiesz co, ja ci powiedziałabym tak. Brzmi pięknie. Brzmi super. Brzmi pięknie. Tak. Ale moja historia jest nieco inna i zaraz o niej opowiemy, ale ja cię chcę wykorzystać do tego, bo pojawiły się na rynku cudowne, fantastyczne. Mm-hmm. My chcemy, żeby wszystko było instant, tak? My chcemy wziąć tabletkę i schudnąć, nie robiąc nic ze swoim życiem, prawda? A teraz pojawiły się, Jula, ja mogę prosić o ten pen? Ten niebieski pen? Pojawiły się leki, które mają zarejestrowane wskazanie leczenia otyłości. Mm-hmm. Czy ty je stosujesz u swoich pacjentów? Z jakim skutkiem? I kiedy je stosować? Bo w pewnym momencie przepisałeś je również mi. Tak, tylko wyjaśnijmy, to nie jest reklama. Mówimy nie, o działaniu tych leków. Nie, absolutnie. Pozytywny, my nawet nie powiemy nazwy handlowej. Oczywiście. Mówimy sobie po prostu o tym, jak te leki działają, bo musimy o tym powiedzieć, bo bez tego nie ma sensu jakby dzisiejsze spotkanie. Więc tak, zacznijmy przede wszystkim od leku.
który nazywa się, może grupa liraglutyd i semaglutyd. Tak, to jest, glutydy, to tak powiem. Powiedzmy sobie, jest taka grupa. Nie będziemy wymieniali nazw handlowych, można to łatwo znaleźć, ale te leki rzeczywiście działają. Ja tak ze dwa lata, myślę, że dwa lata, teraz będzie trzeci rok, kiedy je stosuję u moich pacjentów. To są leki w zastrzykach podskórnych. Tak, ale też jest wersja w tabletkach, już teraz się pojawiła. Tak. Ona jest bardziej dostępna w Polsce. Bo najgorsze w tych lekach jest to, że one są praktycznie niedostępne, bo są wykupione. Ja się zapisuję na listę społeczną w aptece w Wołominie. Dziękuję bardzo, dziewczyny, za wciągnięcie mnie na listę. No dobra, ale powiedz mi, skutkują ci u tych osób? Bo tak. U mnie to tak było, zaraz się podzielę tak, z tobą. Tylko to jest tak, są od efektów wspaniałych, typu w rok 50 kilo, co jest trochę za szybko jednak, do efektów takich, że naprawdę mizerne 5-6 kilo przez pół roku, a mimo to, że pacjent jakby robi wszystko prawidłowo, więc różnie z tym bywa. Przeważnie efekty są pozytywne, bo zawsze ktoś chudnie na tym leku. Jak one działają? One działają poprzez mózg, one działają poprzez metabolizm, poprzez jakieś procesy metaboliczne, czy one, nie wiem, wypełniają żołądek jakimś cudownym tworzywem? Ja mam właśnie na to taką przygotowaną odpowiedź, która zabrzmi banalnie. One oszukują trochę mózg, że jesteśmy bardziej najedzeni niż jesteśmy. Czyli jest trochę spowalniane opróżnianie żołądka, normalizuje się wyrzut insuliny i generalnie dzięki temu procesowi się chudnie. Bo co skutkuje przede wszystkim tym, i też od razu powiedzmy na wstępie, że pacjent może czuć się niedobrze w pierwszych dniach na przykład. To prawda, to prawie prawda. Każdy czuje się niedobrze. Są nudności, czasem są biegunki, różnie, bóle brzucha, ale nudności... Ja miałam zgagę. No właśnie, bóle brzucha. Tak. Więc to się pojawia na początku prawie u każdego, ale przeważnie to ustępuje. Bardzo szybko ustępuje. Przeważnie ustępuje. Ale ja chciałam tutaj pozwolić ci zdradzić tajemnicę lekarską i trochę opowiedzieć moją historię. A proszę tak? bardzo. Bo powiedzieliśmy sobie, że po pierwsze ty zauważyłeś, że ja mam nadwagę, nakłoniłeś mnie do popracowania nad tym, zrobiliśmy parę rzeczy, które ja wiedziałem, że nie zadziałają, ale musiałeś się przekonać, bo ja się z tym borykałam, ale się przekonałeś. I w pewnym momencie, wiedząc, że też się zdrowo odżywiam i dbam o to i tak dalej, przyszłam do ciebie i powiedziałam, Michał, nie mam mojej zgody na to, żebym ja tak wyglądała i tyła. I ty wtedy mi zaaplikowałeś jeden z tych glutydów. Poprzedzając to badaniami i co u mnie, słuchaj, wyszło? Dlaczego ty mi to dałeś? Pamiętasz, co u mnie wyszło, panie doktorze? Nie, już nie pamiętam dokładnie. Insulinooporność potężna. Tak, tak, tak. I teraz tak, czy insulinooporność jest rzeczywiście wskazaniem do zastosowania tych grup glutydowych? O Jezu, to jest strasznie trudne pytanie. Generalnie to jest wskazaniem dla tych leków jest cukrzyca. I aha. To jest tak naprawdę w tych, powiedzmy, jeśli weźmiemy ulotkę tego leku, to jest cukrzyca. Co to jest insulinooporność? Stan przedcukrzycowy. I czy jest błędem zapisanie komuś z insulinoopornością tego leku? Jak dla mnie nie. Można mieć oczywiście dyskusję między lekarzami, czy to... No u mnie taką decyzję podjąłeś, że ja podjąłem dostałam. Tę decyzję po prostu w oparciu o całokształt tego obrazu klinicznego. I tyle. No, mamy to prawo jako lekarze. Generalnie wydaje mi się i wkrótce tak będzie co do tych dwóch preparatów, że będzie wskazaniem już sama otyłość. Jeden z tych preparatów już ma wskazanie tylko i wyłącznie otyłość, bez jakichkolwiek dodatkowych A drugim chorób. Ma cukrzycę. Zależy też jak jest na świecie. Na świecie to już tylko tak naprawdę otyłość jest wskazaniem do tych leków. Już nie będziemy się bawić w aż takie różnice. Tak. Chociaż wiem, że to wywołuje emocje. O Boże, przy otyłości nie powinno się brać tego leku, tylko przy cukrzycy. I tak i nie. One są z tej samej grupy terapeutycznej. No. Więc jeżeli one mają glutyd i glutyd tutaj, jeden to jest liraglutyd, drugi to jest semaglutyd, to jest ta sama grupa terapeutyczna. Otóż nie ma co się oszukiwać, że one będą nagle inaczej działały. One działają bardzo podobnie. Bardzo podobnie działają. Ja chciałam wam powiedzieć tak, jakie są u mnie rezultaty. Ja od czerwca stosując jeden z tych glutydów, to są, ja wam mogę nawet pokazać, jak to wygląda, nie pokazując nazwy. Wstrzykiwacz, a... igiełka, podskórny zastrzyk praktycznie niebolesny, ale, dziewczyny, to wcale nie jest takie różowe. Po pierwsze, strasznie drogi. Tak. 420 zł kosztuje 18-dniowa kuracja przy maksymalnej dawce. Po drugie, jest to coś, co mi zadziałało
na bardzo dobrze przez kilka miesięcy. Ja straciłam 14 kg. Dostałam to z powodu też tego złego samopoczucia od insulinooporności. Biorę to cały czas i ta waga mi przestała spadać. No właśnie. I teraz ja nie wiem, doktorze, czy ja mam dawkę zwiększyć, czy mam przyjść do pana i pogadać o tam tym poza ekranem. Tą dawkę tak naprawdę de facto według niektórych badań można zwiększać jeszcze więcej, bardziej niż jest napisane w ulotce. Ale też do tego dochodzi szereg pytań o sport, czy spożywasz posiłki 5 razy dziennie zgodnie z wytycznymi i tego typu rzeczy. No bo to tam oczywiście sam lek nie załatwi sprawy, bo do tego trzeba zmienić styl życia. To prawda. I oczywiście jest też taki moment, że dochodzimy do ściany i już nic się nie rusza. Waga stoi. Nic się nie rusza. Może tak być. I to tak jest. I teraz uwaga, ja chciałam wam przypomnieć moje zdjęcie sprzed. Tak, popatrz sobie. Szkoda, że nie wziąłem swojego. Bo... O, dosyć bardziej mam tutaj, że tak powiem, kwadratowość dużą. Czy ty nie widzisz różnicy? Bo ja widzę. Proszę. No widzisz dużo... To trzeba by było zrobić zdjęcie całościowe. A idź tam. No, słuchajcie, ja mam taki brzuszek, tak. Mam minus 4, o, ale tu jest lepsze, zobacz. To już lepiej widać. Tak, troszkę na buzi chyba. Tak, tak, zdecydowanie. Ale ja chciałam wam powiedzieć, że bardzo mi było miło, bo to 14 kilo mi spadło dosyć szybko. Mhm. I w tej chwili stanęło jak ułańska szabla. Po prostu stoi, ja biorę regularnie. Nic nie zmieniłam z jedzeniem, w sensie, że wiesz, jakby robię to samo. Więc dziewczyny, ja chciałam wam ze swojego doświadczenia powiedzieć, że ten cud jest taki połowiczny. No, gdzieś to wszystko trzeba podzielić przez dwa. Jakby prawda leży gdzieś tam po środku. Ale też powiedzmy jedną rzecz, bo wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Zawsze to zaznaczam. Kochajmy swoje ciała. Takimi, jakie są, ale dążmy do tego, żeby zawsze poprawić ich kondycję. Bo nie chciałbym też, żeby główną jakby myślą naszą dzisiaj było to, że o Boże, wszyscy otyli ludzie, to w ogóle jest B i fatalnie. Nie. I trzeba ich wybić w pień. Dokładnie. Myślimy pozytywnie zawsze o swoim ciele, bo je kochamy, siebie kochamy i dzięki temu chcemy, żeby to ciało było jak najzdrowsze, więc dążymy do tego, żeby wyleczyć się z otyłości, a nie dlatego, że tutaj musimy zdjęcie ładne mieć i pokazać koleżankom. Schudnij dla zdrowia, estetyka dla siebie. Estetyka to jest jedno, nasze hasło kampanii, tak. Które mamy zarazem zrobić, jak pamiętasz? W przyszłości, tak. W przyszłości nazywa się Chudni dla zdrowia. Czyli co? Te leki to jest tak naprawdę hit, jak się to stosuje mądrze i pod kontrolą. Hit to też będzie podejście pod reklamę. Ja bym powiedział, że hitem jest to, że zmieniliśmy podejście do otyłości i w ostatnich 2 latach naprawdę walczymy o to, żeby mieć zdrowe społeczeństwo, którego masa ciała będzie po prostu normalna. Też pamiętajmy o kosztach tego wszystkiego, bo to jest 15 miliardów, to są miliardy złotych. Niektórzy szacują kosztów tego, na przykład. Pierwszy przykład z brzegu. Otyłość prowadzi do nadciśnienia. U 70% mniej więcej ludzi powikłaniem otyłości jest nadciśnienie. Czy ktoś myśli o tym, mam nadciśnienie dlatego, że jestem otyły? Ktoś leczy przyczynę nadciśnienia, jaką jest otyłość? Nie, wszyscy łykają tabletki, żeby to ciśnienie było normalne, a samej otyłości, która jest przyczyną nadciśnienia, prawie nikt nie leczy, bo nikt tak nie myśli. Tymczasem ktoś chudnie i odstawia tabletki, bo już nie ma nadciśnienia. To prawda. No, to jest taki banał, ale pomyślmy, ile pieniędzy idzie co miesiąc na te tabletki, ile jednocześnie kosztuje refundacja tych leków nasze społeczeństwo. A te są nierefundowane, czy też bardzo trudna jest bardzo refundacja? Bardzo trudne są warunki. I to tylko tego, co jest zarejestrowane na cukrzycę. Jeśli byłaby wola polityczna w ministerstwie, żeby dać szeroką refundację tych leków, myślę, że to by był genialny pomysł, bo te leki byłyby tanie, powszechne. I w tym momencie bardzo... Tamte obciążające budżet inne tak, by w rezultacie, spadły. Jeśli społeczeństwo by chudło, to byłoby mniej pieniędzy, mniej chorych. Ale mniej. Michał, to by oznaczało, że biznes farmaceutyczny by mniej zarobił, w związku z tym zapomnij o tym. Ale pamiętaj, że biznes farmaceutyczny stworzył ten lek. Tak, ale to stworzyły dwie firmy, a leków na nadciśnienie wytwarza 5 firm, 40 rodzajów. Ale 10 wiesz? Milionów Polaków jest chora, więc oni Michał, jesteś romantykiem. Jesteś romantykiem. Nawet jak będzie 1 milion ludzi chorowało, to też sobie zarobią. Jesteś romantykiem. Ja wierzę, że one są zaradne, te firmy sobie poradzą. To jest tak, jasne. A ja myślę, że każda myszka swojego ogonka będzie bronić i będzie trzeba szukać równowagi. Natomiast najlepszym doradcą we wszelkich decyzjach jest zdrowy rozsądek i kompetencje, z których warto korzystać. Ja zawsze mówię, niech szewc robi buty, a piekarz piecze bułki. Jeśli otyłość jest chorobą,
to z chorobą się idzie do doktora. Tak? Nie tylko jak nas boli, albo jak mamy już ledwo żyjemy. Czy zdarzył ci się pacjent czy pacjentka, oprócz mnie, bo ja tak przyszłam, która przyszła czy przyszedł, może przyszła, bo z tymi facetami to tam gorzej, powiedziała: panie doktorze, jestem chora na otyłość, proszę mi pomóc. Tak, teraz już ludzie mają tego świadomość i przechodzą kilka razy w tygodniu takie osoby i mężczyźni, co mnie zaskakują, przychodzą i mówią: jestem otyły, chcę się z tego wyleczyć, nie wiem jak do tego podejść. Super. Z czego zacząć? Dziewczyny, nie trzeba, nie da się Tomaszewskiego sklonować, ja próbowałam, ale nie wychodzi, to tylko owca Doli się dała, Michał jeszcze nie. Ale dziewczyny, każdy lekarz internista czy lekarz rodzinny wie o tym, że otyłość jest chorobą, która może mieć przyczynę metaboliczną lub lifestyle'ową, tak? Tak. Idźmy do doktora, bo ja wiem, wiele z was do mnie pisało. Co ty bierzesz, podaj nazwę tych zastrzyków. W tej chwili zdobycie recepty to nie jest kłopot, prawda? Dziewczyny, byłabym bardzo ostrożna i błagam cię o potwierdzenie. Też te leki nie są obojętne dla organizmu, też pamiętajmy, że one mogą mieć dużo pytanie działania. O skutki uboczne. Wiemy coś o tym? Ja w ogóle nie uznaję takiego czegoś jak skutki uboczne. Możliwe działania niepożądane są, jest ich mnóstwo. Każde, wszystko ma takie działanie. Jak czytacie ulotkę, to nawet może ma dostać zapalenia trzustki od tych leków. Były jakieś tam przypadki były, zaburzenia rytmu serca. Generalnie jest mnóstwo możliwych działań niepożądanych, co nie znaczy, że one się wydarzają. Jak z mojej praktyki wynika, że akurat te najgorsze się nigdy nie wydarzyły. U mnie na początku wydarzyły się tylko przewód pokarmowy. Te powszechne, te najczęstsze, to prawie zawsze. Czyli tak. Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego na początku. To były i kwestie biegunek, i kruczenie jelitowe, ból brzucha, refluks. Dlatego taki, to musi jednak lekarz mieć pod kontrolą. Słuchajcie, dziewczyny, ja chciałam powiedzieć tak. Pojawiły się rzeczy, które nam ułatwią utratę wagi. Ale błagam was, nie rzucajcie się przez jakieś receptomaty czy jakieś historie i bez konsultacji z lekarzem, poprzedzeniem tego badaniem, tak? Bo my możemy mieć zupełnie gdzie indziej rozregulowany metabolizm i mieć kłopot z utratą wagi, prawda? Wtedy zastosujemy inne leczenie. Tak, albo zastosujemy jeden lek na otyłość plus jeszcze jakieś inne dodatkowo. Tak, to prawda. Michał, dziękujemy ci bardzo. Jak zwykle rozjaśniłeś nam, tu jest prośba o nazwę leku. Nie wolno jest nam podać nazwy leku. Nie chcemy podać. Jak chcesz, napisz do mnie na PRIF, mogę powiedzieć, co biorę, ale ja protestuję przeciwko samodzielnemu aplikowaniu tych leków i po to był tu dokładnie Michał, żeby wam to powiedzieć. Dziewczyny, nie rzucajcie się na to jak harpie. Naprawdę warto to poprzedzić konsultacją lekarską. Jasne.